dlaczego warto takie miejsce jak to sponsorować. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, żeby dać szansę tym ludziom, którzy pogubili się w życiu, tym ludziom, którzy uwikłali się w uzależnienie, tym ludziom, dla których nikt inny już nie ma szansy ani nadziei, dlatego, że oprócz tego, że przeprowadzamy tutaj taką pracę terapeutyczną na tyle, na ile potrafimy, to przede wszystkim dlatego, że możemy tutaj w taki kompleksowy sposób pomagać tym osobom. I to tak naprawdę wprowadza takie, jakby to można było określić, takie trwałe zmiany w życiu tych ludzi. Ja praktycznie już byłem tak zniszczony przez nauk, przez alkoholizm, że w ciągu pół roku, z stycznia do czerwca 2007 roku, byłem 6 razy w szpitalu psychiatrycznym, bo już po prostu zaczęło mi powoli odbijać od alkoholu. I tak alkohol i leki, to jedno z drugim się mieszało i moja mama gdzieś znalazła tutaj, nawet nie wiem dokładnie gdzie, adres tutaj do ośrodka i zadzwoniła do tego ośrodka i przyjęto mnie tutaj. Przyjechałem w czerwcu 2007 roku tutaj. No, to jest to. Myślę sobie, że fajnie, kiedy w różnych miastach mamy ludzi życzliwych i ludzi, którzy też wskazują na nasz ośrodek i w kościołach, i poza kościołami, którzy mówią, tam jest miejsce, możesz pojechać. No, to co jest inne, jesteśmy alternatywą chrześcijańską, tak? Także patrzymy holistycznie, całościowo na człowieka, na jego potrzeby, na chorobę. W takim podejściu właśnie całościowym, że jest to choroba myśli, choroba emocji, choroba woli, ale też choroba duszy człowieka. Pracujemy, jesteśmy duchownymi, jesteśmy terapeutami, zajmujemy się całym, całościowo problemem. Jestem 10. miesiąc, myślę, to nieistotne, ile czasu tu będę. Ważne dla mnie, abym ukończył terapię, żył z Panem Bogiem i po prostu, żebym już nie wracał, wiadomo, do tego starego życia, jakiego się dawniej wracało. Ja cieszę się, nie? Jestem tutaj prawie 3 miesiące i z każdym dniem jest coraz lepiej. W tym miejscu cieszę się, że mogę tu być i nie mam zamiaru w żadnym stopniu sobie w jakiś sposób odpuszczać, tylko wręcz odwrotnie, chcę się dalej tutaj uczyć, chcę się zmieniać, nie? Mam do tej pory, nie będę się miał, mam znaki zapytania, czy to aby na pewno tak jest, nie? Czy naprawdę jesteśmy od Boga, ale w każdym razie się tak jakby umacniam, wierzę, nie? Że to jest to, nie? Że to jest naprawdę wszystko Jego dzieło, nie? Stwórcy, nie? Ja sobie w życiu nie mogłem poradzić poprzez alkohol, bo myślałem, że sobie poradzę, wypijąc jeden dzień, drugi dzień, ale później to jakoś się rozciągnęło, rozwaliło to moją rodzinę. Myślałem, że sobie dam radę, ale sobie nie dałem rady poprzez ośrodek, właśnie poprzez bycie tutaj pół roku. Ja sobie przedłużyłem, bo byłem na hostelu, bo później jak już byłem pół roku, gdy poznałem Jezusa Chrystusa i tutaj tych wspaniałych ludzi, ja nie miałem tego jeszcze przed, zanim tutaj byłem, czułem to odrzucenie, że ludzie nie chcą ze mną rozmawiać, bo ja wiecznie złotówkę, 50 groszy stukałem, nie? I jak to się tak mówi. I czułem się osamotniony, coraz bardziej sam. Później już dworzec tylko mi zasadził, później też byłem przeganiany. Nie? Ale tutaj, gdy ja przyszedłem, poczułem taki naprawdę, że tym ludziom nie jestem obcy, że oni są bliscy, bo potraktowali mnie naprawdę jak przyjaciela. I nikt się nie bał podawać mi ręki, nikt się nie brzydził mnie, nie? Że tutaj byłem. Po prostu dostałem inne ciuchy, uprany i tak dalej. No wiecie, jak to bezdomny, brudny, śmierdzący tu przyjechał. Chcielibyśmy, to jest nasze życzenie, nie wiem czy pobożne, ale na pewno życzenie, aby ośrodek był w jakimś sensie domem, w jakimś sensie, żeby był też trampoliną do odbicia się
miejsce, w którym zakładają fundament do dalszego trzeźwego życia. Niektórzy z nich zostają z nami na wiele lat. Także mamy nadzieję, że dla wielu jest to dom. Co roku mamy zjazdy absolwentów, ludzie przyjeżdżają, mówią, przyjeżdżają z rodzinami. To jest też wielka radość, kiedy widzimy ich trzeźwych z rodzinami. Niektórzy są trzeźwi 20 lat, także to jest wielka satysfakcja dla nas.